Cześć, z tej strony Gax, dzisiaj chciałbym pokazać wam 5 tipów, dzięki którym znacznie poprawicie swoją grę w Warzone i będziecie mieli przewagę nad przeciwnikami. Ale jeszcze przed startem chciałbym pozdrowić te osoby, które napisały hashtag epicko pod poprzednim filmem. Jeżeli ty chcesz, żeby twój komentarz wyświetlił się na następnym filmie, to napisz hashtag epicko w komentarzu, a ja umieszczę cię w następnym odcinku. Zaczynamy! Więc na starcie gry musisz lutować i znaleźć gotówkę. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, na którą powinieneś się wydać, jest zrzut zaopatrzenia. Ten zrzut daje ci dużo luzu na całą grę, bo nie będziesz miał potrzeby lutowania. Daje ci też atuty, które dają ci sporą przewagę nad graczami, którzy ich nie mają. Na przykład jest Hardline, dzięki któremu rzeczy w sklepie są tańsze o 25%. Jest Tracker, dzięki któremu widzisz kroki swoich przeciwników. Jest ich sporo i każdy na swój sposób ułatwia ci późniejszą rozgrywkę. Więc jak widzisz, zrzut to rzecz, która daje ci ogromną przewagę i warto na niego zbierać na początku gry. Drugą rzeczą, którą powinieneś kupić, są kewlary. Bez kewlarów jesteś bardzo łatwy do zabicia i raczej musisz unikać przeciwników. W wielu sytuacjach kewlary są bardzo przydatne i to one ratują ci życie. Dlatego najlepiej jest ich mieć jak najwięcej. Ze sklepu możesz kupić cały ich zestaw, który powinien ci wystarczyć na długo. To są dwie rzeczy, które powinieneś kupować na początku ze sklepu. Czas na drugi tip. W poprzednim tipie mówiłem wam, na co należy wydawać pieniądze. Teraz powiem wam, jak je znaleźć. Więc w Warzone mamy trzy metody zdobywania gotówki. Numer 1. Zabijanie przeciwników. Numer 2. Wykonywanie kontraktów. I numer 3. Przeszukiwanie budynków, otwieranie chestów i ogólnie lutowanie. Więc jeśli chcesz szybko zdobyć pieniądze, to podzielę się z tobą moim sposobem, którego sam używam i moim zdaniem jest najlepszy. Jest to kontrakt na otwieranie skrzynek. Gdy go aktywujesz, na mapie pojawiają się trzy chesty, które musisz otworzyć. Nie dość, że wypada z nich całkiem niezły loot, to jeszcze za otwieranie ich dostajesz pieniądze. Jest to świetny sposób na zdobywanie gotówki i moim zdaniem najlepszy. Także jeśli na start gry chcesz szybko zdobyć gotówkę, to szukaj tego kontraktu. Pozostałe kontrakty to przyjmowanie punktu i polowanie na innego gracza. O ile pilnowanie jednego punktu jest jeszcze całkiem okej, to raczej nie polecam brać kontraktu na zabójstwo. Na starcie gry nie ma sensu uganiać się za innym graczem i lepiej po prostu polutować. Okej, zebrałeś dużo pieniędzy, otworzyłeś zrzut, masz kewlary. Co teraz? Moim zdaniem najlepsze, co możesz zrobić w środku gry, to użyć UAV. Dzięki UAV widzisz położenie pobliskich przeciwników, więc najlepiej po prostu na nich pójść. Jeżeli nie stać cię na UAV, to użyj kontraktu na zabójstwo. O ile we wczesnej fazie gry nie jest zbyt przydatny, to w środku gry już bardziej. Użyj go i dojedź przeciwników, których masz likwidować, żeby zyskać pieniądze i ich rzeczy. Jednak najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest Ultra Combo. Kontrakt na likwidację i UAV. Wtedy widzisz dokładnie swój cel i masz ogromne szanse na zabicie go, ponieważ nie zaskoczy cię swoją lokacją. Więc jak już jesteś w środku gry, wiesz kiedy używać i jakich kontraktów, to chciałbym powiedzieć ci o zaawansowanym UAV. Jest to jedna z najfajniejszych rzeczy obecnie w grze według mnie i dziwi mnie to, że dużo osób nie wie nawet co to takiego. Więc jeśli masz całkiem dużo pieniędzy, to możesz skorzystać z zaawansowanego UAV. By the way, to najlepiej połącz to z atutem, o którym mówiłem wcześniej, który daje ci 25% przeceny na rzeczy ze sklepu. Także jeżeli masz dużo gotówki, to kup 3 UAV. Jeżeli użyjesz 3 UAV, to pojawi się zaawansowany UAV, który pokazuje ci dokładną pozycję każdej osoby na mapie. Każdej! Nawet jeżeli ta osoba używa jakiegoś atutu na niewykrywanie przez radary i inne takie, to zaawansowany UAV na nią zadziała. Jest to bardzo OP, więc jeśli masz dużo pieniędzy w środku gry, to jest to jedna z lepszych rzeczy, które możesz zrobić. Więc kiedy wyjaśniłem ci, co najlepiej robić na początku i środku gry, czyli najważniejszych momentach rozgrywki, to powiem ci o paru bardzo przydatnych rzeczach, które zauważyłem, wiele osób polewa lub o nich nie wie. Więc pierwsza rzecz, to jeśli klikniesz 2 razy sprint, to będziesz biegał szybciej. Wystarczy, że klikniesz 2 razy shift lub 2 razy lewą gałkę na padzie i będziesz biegał szybciej niż jakbyś biegał normalnym sprintem. Zauważyłem, że wiele osób tego nie używa, chociaż jest to bardzo przydatne i o tym trzeba pamiętać. Druga rzecz to minimapa. Więc jeżeli przejdziesz do ustawień, to możesz zauważyć, że minimapa ma dwie wersje do wyboru. Jest to koło i kwadrat. Więc jeżeli nie macie tego ustawionego, to koniecznie ustawcie kwadrat. Pozwala on na zobaczenie więcej rzeczy niż kółko. Trzeci i ostatni na dzisiejszy odcinek tip to egzekucja. Jeżeli jesteście za przeciwnikiem, to niekoniecznie musicie od razu do niego strzelać. Czasem gdy na przykład on strzela do kogoś innego, czy jest zajęty w jakiś inny sposób, możecie się do niego zakraść.
Jak już to zrobicie i będziecie tuż za jego plecami, po prostu kliknijcie przycisk odpowiadający za walkę wręcz. Uaktywni się wtedy cutscenka, w której go zabijacie. Nie dość, że będzie to efektowne, to jeszcze nie stracicie amunicji, ani nie przykujecie swoimi strzałami uwagi wroga. Okej, to by było na tyle. Dajcie znać w ankiecie w prawym górnym rogu, z której gry mam wstawić więcej odcinków. Z Fortnite czy z Call of Duty. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do usłyszenia, mówił wasz ulubiony YouTuber Kax. Cześć!